Hej, cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. I lepiej, żebym stąd spieprzał, ponieważ zaraz ten ognisty demon się za mnie weźmie, a ja wolałbym nie mieć z nim nic do czynienia. Tu jeszcze odsprintuję, jak przeżyję, przeżyłem, ledwie. Tej, żeby to ogniste gówno jeszcze mnie nie zabiło. Aha! Ten ognisty debil ucieka. A sobie dobra, mam na niego wyrąbane głęboczko. Dobra, wypij potkę sobie taką porządną, kurde, flachę, wypij. Dzisiaj będzie nieco krótszy odcinek z Gothica, taki do pół godziny, ponieważ nagrałem dzisiaj dwa odcinki z Risena trójki i parę osób było na mnie wściekłych, że nagrywam tylko Risen. No kurde, ale gra mnie tak wciągnęła, że no co ja miałem powiedzieć, no tylko nagrywać mogłem, no i nagrywałem, no i będę teraz dalej nagrywać po dwa, może trzy odcinki, no wiem, teraz będzie masowo z filmami, no ale gra tak wciąga, że chce się aż nagrywać. Więc to nawet wy już, widzowie, nie macie momentami wpływu na to, co ja nagrywam. Ale mimo wszystko będę spełniał wasze jakby prośby na tyle, ile będę mógł, więc no postaram się wrzucić tego Gothica. Jak uda się, to może następnego dnia wrzuciłbym nawet i dwa odcinki z Gothica. Nie wiem, no kurczę, ja bym najchętniej poświęcił 1-2 dni, czy dzień, dwa, na nagranie wszystkich możliwych odcinków z Risen. W dupie mam te polne pełzacze. Załóż ty ten kostur z powrotem i się tepnij. Bo mamy teraz tą żółtą kamienną tablicę. Trzeba się do Staridża w ogóle zebrać. Ej, on jakieś chyba przyjęcie, kurde, do Kronosa. Kurde, myślał, że on strzeli gola. Nie ma. Jeśli chodzi o relikty, a to możecie wykorzystać? Wygląda nieźle. Gdzie to znalazłeś? Ta część leżała w wielkim budynku w kanionie. To była biblioteka tego pradawnego ludu. Najwyraźniej jest to tablica uczonych. Większość pism, które znaleźliśmy, jest autorstwa przywódcy kasty uczonych. Co dziwne, nie zostawił swojego imienia na żadnym z pism. Bardzo dobrze. Mamy coraz wyraźniejsze. Na tym terenie musi być. Znajdź je, weź to złoto. Zobaczymy. Dobrze. I kolejne 200. Żryj kabanosy. 5200. No kurde, nasza suma pieniężna rośnie. Coraz bardziej. I teraz możemy się z powrotem do doliny tepnąć. Mamy już 4 kamienne tabliczki. Brakuje nam jeszcze jednej. Mamy te 4? Tej, gdzie są te 4 kamienne? Aha, dobra. W sumie w dupie to mam. Podejdę do eremity. A nie mam dla niego dalej ciuchu, no kurde. Oła, oła. Szukam. No cóż, znam to jedyne, co ma. Nie rozumiem jeszcze wszystkiego, ale potrafię. Okej, no to spoko. Dobra, my tu w końcu chcemy się skierować w stronę tego ducha Quahodrona. Więc może byśmy się mogli zacząć streszczać. Bo troszeczkę odcinków na to poświęcimy. A chciałbym już stanąć z krukiem w twarzą w twarz. Tu walniemy save'a, bo już mamy tą żółtą kamienną tablicę. To w sumie w dupie z nim. Tej, mamy w ogóle antidotum? O luj. O kurde. Ale ja nie chcę tak. No i patrz co teraz narobił. I teraz to kurde musisz do magów wody z powrotem zapieprzać. Nie, no, ja zapomniałem kupić tych antidotum. Ciekawe czemu trucizna nie schodzi tak szybko. A w sumie to nawet dobrze, bo mamy czas na dążenie do Kronosa. A ten Kronos to kurde w berka się bawi.
Handel. Dobra, masz trochę antidotum, masz te szczęście. Dobra, wydaliśmy te 300, ale wyrąbane. Bo przynajmniej udało nam się nieco podleczyć naszą nasze zatrucie. I to nas uratowało. I teraz z powrotem do doliny trzeba zadupiać. Ciekaw jestem, gdzie jest ta ostatnia tabliczka. Bardzo jestem tego ciekaw. Dobra, ale mniejsza z tym. Ja chcę już dotrzeć jak najprędzej do tego grobu Quahodrona. Jeśli będzie szansa, to może nawet i w tym odcinku pozbędę się samego kruka. Ale to jeszcze nie jest pewne. Nic nie jest przesądzone. Zrób ty, że save'a. Teraz zaraziłem się od zapisywania gry od Risen 3 i to powiem wam, że z drugiej strony bardzo pomaga, bo przy innych grach też będę mógł szybciej save'ować. Dobra, teraz w którą stronę iść? Dobra, czarny goblin. Usmasz się. Dobrze. Dobrze, przynajmniej się pozbyłem szybko, tylko... Zębacz? Ty mi nie straszcie. Nie straszcie mnie żadnymi zębaczami. Off. Pizdu. Nie, to ja nawet z zębaczami nie staję do walki. Nie ma mowy. Mój cel to jest dostać się jak najprędzej do grobowca Quahodrona. Przemówić mu do rozsądku. Da mi czar. O, kolejny pewnie goblin. Walnij save'a. Dobrze. Come on, come on, come on, come on. Nie no, fajnie. Robi się coraz ciekawiej po prostu. No kurde, nie umiesz ubić jednego goblina, weź ty mnie nie wkurzaj. Czekaj, goni nas? Dobra, goni, no to muszę go i tak ubić. No nie! Kurde, sorki, że się wydarłem, ale nie no, to jest wkurzające! Weź ty no, z czara mu kopnij, kurde. Może się zamknie. No dobra. Zdechłeś, sukwo. Ty no, ale miecz mi ucieka. Moment, muszę go podnieść. No dobra, przynajmniej go z magii zjechałeś. Tak chciałem w sumie. Ale słyszę ten głośny powiew wiatru, który mnie troszeczkę wkurza. Ale nic nie poradzę na to. Okej, dobra, idziemy dalej. No, już jesteśmy blisko. Bardzo. Dobrze myśmy poszli w ogóle? No, w sumie dobrze. Nie wiem, tak przez chwilę myślałem, że może nieco zbłądziłem. Moment. Dobra, dobrze idziemy. Okej, dobra. Już myślałem, że cały czas źle. Czekaj. Idziemy. To ja mam wrażenie, że ja kurde... Nie, no źle idziemy. No, zarąbiście. Przecież my idziemy... Nie, no... Kurde, genialnie po prostu. Kurde, sprintuj mi tam, bez zgadania. No zajebiście nas doprowadziłeś. Nie, no... Super. Kurde, no... Dorąbałeś się to całkowicie. No jeszcze powiedz, że się teraz zgubiłeś, to już po prostu jesteś geniusz. Weź ty zjedz trochę tych serafisków. Zaraz mi się skończą. Żeby jeszcze tego brakowało. Kurde, źle poszliśmy, całkowicie źle. Nie tam, gdzie powinniśmy. No, ale to w sumie było do przewidzenia, że tak się stanie. Że, no, pójdę w ślepą uliczkę.
Przecież ja byłem pewny, że kurde źle idę. Dobra. No, miałem iść tutaj, no kurde. Dorąbałem całkowicie. O kurde. Mam z tym walczyć. Dobra, zdechnie szybko. Poszło. Okej. To przynajmniej nie poszło aż tak tragicznie. Ale zawsze mogło być źle. Dobra, czy będzie więcej zębaczy? To się zaraz przekonamy. O kurde. No nie! I kurde, jeszcze raz muszę walczyć z tym goblinem. Nie, ja tak się nie bawię. Nie, dobra to. Chuj goblinowi. Ja nawet z nim nie walczę, mam go w piździe. Mam go po prostu w piździe. Nie, ja nie będę z nim walczyć, bo tylko tracę czas. Ja chcę to jak najprędzej zrobić. Przejść się do Morgana, nauczyć się nieco walki i stanąć do walki. Dobra, widzę, że mamy innego. No i kurde, szybko mnie pożarł. Kurde! Kiedy teraz muszę zginąć, to ten zębacz mnie musi szybko zjadać. Nie no, to jest już wkurzające. Mówię, wkurzę się, to go z magii pocisnę i się skończy. Chodź tutaj. No czemu ty tą magię gasisz? Co za łeb? Dobra, poszło. Kurde, poczuj moc fireboli. Jak wkurzysz bez jego, to tak skończysz. Dobra. Zbieraj go. No tą harpię to tym bardziej trzeba wykurwić stąd, bo one najbardziej wkurzają. Weź ty jeszcze wypij potkę przed tym spotkaniem. O, jest, nasza kochana harpia. No i patrz, kurde, rzucę tym fireballem, on mnie zabije. Czy ona, przepraszam. No i kurde, nie, jeszcze raz, weź ty to zapisz, jak zabijesz tego zębacza. Sorki za mój rage. Ale szczerze mówiąc, wolałbym bardziej grać w Risen Trojkę niż tego Gothica. Już tak powiem, no brutalnie powiem, ale no kurde. No, co nie zabije, to kurde zaraz się do mnie doczepi. No nie, jeszcze spudłował, no. Co za lamus. A, dobra, przynajmniej się wypalił. Kurde, nie wkurzaj mnie. Bezio, o tym nie lepiej nie wkurzaj. Wystarczy, że ja już w LoL'a przestaję grać, bo tam to już taki rage mnie bierze, że normalnie przyciski od klawiatury bym już urywał. Po kolei, kurde, rzecz jasna. Dobra, zniszczę tą harpię i się napiję, bo ja kurde już po prostu szału dostaję. No i dobrze ci tak, chuj ci w dupę. Chodź tu, chodź tu. Ty kurwo. Ta się chyba zacięła całkowicie. Czekaj. Jak będziemy mieli farta. Nie, debil. Okej. No ale czarty, idioto. Masz w harpie trafić, jasne. No nie. Coś jest. A, ta harpia się jeszcze uzdrowiła. No jaka kurwa. Nie, dobra. Napiję się i po prostu muszę się wyspokoić. Sorry. Dobra, już ze mną jest lepiej. Moje nerwy są już opanowane. Nie chcę, ta suka sypie tymi kurde sopelkami. Może sobie nawet w dupsko wsadzić. No i dobra. Dobra, spudłowała ta lama. No a ten debil ciągle wrzuca w jedno miejsce. No fajnie, fajnie. No, czekaj, jakbym tak przybiegnął. Oj kurde, to chyba będzie źle. No właśnie. To było idiotyczne. No kurde, ale muszę jej wysadzić tej kurwie troszeczkę damage'a. Przecież ona nie może sobie tak beztrosko, kurde, latać i sypać tymi sopelkami, jakby gdyby nigdy nic. Nie, kurde, ja tak się nie zgadzam. Nie, czekaj, weź ty przebiegnij.
Niech ona se sypie tymi sopelkami. Nie, nie gadaj, że... O kurde. O luj. Dobra, i teraz uciekaj. O, dobrze, do tego grobu. Do tego grobu, kurwa. Dobrze. O, jeszcze zombiaków zabrakło. No, kurde, patrzcie. Patrzcie, no. O, dobra, jeszcze goblinów zabrakło w ogóle. Nie, dobra. To chyba był mój błąd. Czekaj. Że nie będę... Nie, te gobliny chcą mnie chyba wykończyć. Psychicznie rzecz jasna. Nie, no przecież to jest kurde nieudane. Dobra, gobliny sobie odpuściły. Słyszę zombiaka. To na kilometr. A mam wrażenie, albo mi HP schodzi. Dobra, oni się tam pobugowali. Kurde, przecież zaraz się do mnie dorwią. Dobra, idą już po mnie. Żegnaj, okrutne świecie. O kurde. Dobra. Chuj mi w dupę. Zaraz coś wymyślimy, spokojnie. Zawsze jest jakiś plan na coś. No kurde, ja już tam byłem. Teraz to tylko muszę zniszczyć te... Te harpie sprawiają najwięcej problemów. No, musi być na nich jakiś czar do cholery. Musi. Zaraz coś wymyślimy. Kurde i się skończy. O, może tego golema przyzwiemy. Może zamkną te pizdy. Ale nie no, kurde, przecież ja tu czaruję. A ona już we mnie sopelkiem rzuca. Przecież to powinno trafić w golema, a nie we mnie. Ale jak widać, kurde, ta ich magia jest naprawdę nieprzewidywalna. Dobra. Teraz, kurde, ja już nawet odpalam ten czar i jestem gotowy na wszystko. Dobra. O, dobrze, i teraz on przyjmuje te wszystkie ciosy na klatę. No kurde, cierp na okres, ty. No co za szmaciarz! No zabił mnie! Nie no, to są pomylone jakieś te przywołacze. Przywoływacze, kurde, w tym gotiku. Nie, 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 nie. Kurde, głupota ludzka. Jeszcze raz się musiałem napić, bo... Kurde... Nerwy mnie biorą. A jedynym uspokojaczem, kurde, byłaby czekolada, którą wpierdoliłem całą, no. Nie, dobra, czekaj, 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 czekaj. Dobra. Biegnij ty! Nie zwracaj na innych uwagę, dobrze, biegnij, dobrze. Dobrze, biegnij, no! Kurde... Dobra. Nie, to gobliny biegną po nas, nie. Dobra, wypali się, wypalisz się? No nie! Kurde, byłem już... Nie chcę wyjść z gry, znowu bym wyszedł prawie. No kurde, zawsze muszę mieć pod górkę. Nie no. No coś musi zadziałać w końcu, no. Przecież ja się tak nie będę użerał z tym gównem. No i patrz, ja kurde raz strzelę fireballa, gówno! Ten padzida rzuci raz sopelkiem, zabija mnie, nie. Sorki za ten, moje nerwy. Ale to już jest naprawdę przegięcie. I nie zrozumcie mnie źle, ale to już jest choroba. Jak dla mnie. Te harpie. No one są już przesadzone za bardzo, kurde, dajcie coś łatwiejszego. Albo coś w miarę dobrego, a nie kurde jakieś harpie, które w ogóle... Nie, dobra. Biegnij, biegnij. Gonią mnie te gobliny? Dobra, odpuściły sobie.
A, dobra, zombiaki się biją z tymi. Z zombiakami, bardzo fajnie. To nam daje korzyść i czas na to, aby odpalić tego kłachodrona. Tu jakiś pierścionek zaręczynowy. Grzyby chyba też dostał na ślub. O kurde, tutaj trzeba uważać. Ciągle są jakieś magiczne bełty. Nie wiem, na kij one mi są. Ale dobra, no co za daleko. Kurde, nie płacz. No, tylko magiczne bełty. A gdzie jest magiczna kusza? Hm? Dobra. Teraz trzeba przeczytać jakieś pismo. Gdzie to jest? Gdzie to jest ten papierek? O kurde. Przyzywam cię, kłachodronie, pradawny przywódco kasty wojowników. Tej zadziałało. Hej. Yo, madafaka. Dlaczego zakłócasz mój spokój, strażniku? Powiedz mi, z czym do mnie przychodzisz? Kraj rozdzierają trzęsienia ziemi. Jeśli czegoś nie zrobimy, cała wyspa zostanie zatopiona. Nic już nie możemy zrobić. A Jarkandar spadł gniew Adanosa, który zniszczy wszystkich niewiernych. Ktoś dostał się do świątyni Adanosa. Niemożliwe. Sam zablokowałem bramę. Nie można jej sforsować. Czyżby? Co znajduje się w świątyni Adanosa? Moje największe nieszczęście. Moje największe rozczarowanie. Wielka mądrość starożytnych musi cię przytłaczać. Człowiek twojej pozycji nie może się tak do mnie zwracać. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie jesteś tym, za kogo się podajesz. Jeśli naprawdę potrzebujesz mojej pomocy, będziesz musiał udowodnić swe intencje. Odpowiedz na moje pytania, abym miał pewność, że nie wyjawię tajemnic obcemu. Czekaj, kurde, daj mi najpierw zrobić save'a, bo ja nie chcę głupoty popełnić. Dobrze, to możemy rozmawiać. Kawkę wypiłem, wpieprzyłem ciastka, możemy gadać. Zadawaj swe pytania. Jestem Kłachodron, dawny generał Jarkandaru. Przebudziłeś mnie. Do której kasty należysz? O chuj. Do kasty kapłanów. Kapłani. Nie wierzę ci. Lepiej wróć, kiedy zdecydujesz. Co ja mam, może tabliczki poczytać? Czekaj. Kasta wojowników. Hej. Może to zadaje. Czy zadziała? Kasta wojowników. Kasta wojowników. Nie wierzę ci. Ty kurwo. To co ja mam, kurde, nacisnąć? Czekaj, może czerwoną przeczytam. No to mi gówno pomoże, a zielona? Hej, ty! Jezu! Zadawaj. Uzdrowiciele. Uzdrowiciele. Czekaj, kurde, może teraz. Nie, nie, nie! Uczeni. No to kurde jak? Może kasta Boże Strażnicy Umarłych? Umarłych. Zdolności Strażnika Umarłych pozwoliły ci mnie obudzić, to prawda. Jeśli naprawdę jesteś tym, za kogo się podajesz, zdołasz odpowiedzieć na wszystkie moje pytania. Za wyjątkiem jednego. Kto niegdyś wrogił mieszkańców Jarkandaru przed wrogimi atakami? Czekaj. Na pewno nie uzdrowiciele. Uczeni tym bardziej. Kapłani tak jak...
Kasta wojowników. Kasta wojowników. Kto może wydać mi bezpośredni rozkaz? Kapłani. Kapłani. Kto jest odpowiedzialny za zło, które na nas spadło? Uczeni. Uczeni. Kto ma decydujący głos w Radzie Pięciu? Uzdrowiciele. Uzdrowiciele. Kto łagodzi cierpienia i opiekuje się chorymi? Co? No chyba też uzdrowiciele, nie? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi przed złem? Skąd nie wiem. To wiem? Twoje odpowiedzi są tak złe, jak twoje intencje. Nie pomo... Hej! Jak to mi nie pomożesz? Za... Do której... Kurde... Umarli. Kasta. Kapłani. Kapłani. Kto jest? Uczeni. Uzdrowiciele. Kto? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal? I teraz kto, kurde, zamknął portal, żeby uchronić się przed złem? No, uczeni. Czekaj, strażnicy. Kurde, jaki teraz mam łeb zlansowany. I to w cholerę. No to za chuja teraz nie wiem, na pewno nie uczeni. Może kasta. Kasta. No kurde, hey, i teraz muszę wszystko to... Nie. Dobra. Cholera jasna. Na pewno nie kasta. Może kapłani, co? Kapłani. Twoje odpowiedzi. No luju, kurde. No i teraz będę tyle razy to robił, dopóki tego nie ogarnę. Kto? Twoja stara, a nie kto. Nie. Może strażnicy umarłych? Strażnicy umarłych. Ja pierdolę. Ty jesteś, kurde, rzeczywiście jakiś niedorobiony. To nie. To nie, to może uzdrowiciele znowu, co? Uzdrowiciele. No to kto w końcu? Kurde, jaki ty jesteś kretyn. Już wykułem na pałę te, kurde, twoje taktyki. Kto? Nie. Uczeni? Uczeni. No to kto? Hej, ty! Czekaj, no ja zaraz to gdzieś wyczytam. Czerwona. Nie, to mi gówno pomoże. Pytania kłachodrona. Ale kto mógł zamknąć portal? Kuźwa, no. Jeszcze raz. Przeczytałem już wszystko, co tylko mogłem. Czaj, ostatnio to dałem, kasta nie pasowała, kapłani też nie pasowali, to... no nic nie pasowało z tych rzeczy. Nie wiem. Twoje odpowiedzi nie pomogą. No to jestem w dupie.
Jeszcze raz to robimy. Uzdrowiciele, kasta, kapłani. Kurde, nie, ja mam taki dylemat, że mnie po prostu coś bierze. Nie no, do dupy, do dupy. Kapłani. Boże, jaki ty jesteś do dupy. Mogę cię zabić? To znaczy, że nie. Oj, bo mnie trafi jeszcze taka burza. Nie, no i ten jeszcze wypił antidotum. Nie, co za idiota. O, tu jest ta magiczna kusza. A jej szukałem wszędzie. Teraz muszę to wypić. 35 zręczności za mało, fajnie. Hej. No może nie przeczytałem tej ostatniej tabliczki, no. A może tu jest ta ostatnia tabliczka? Kamienna tablica zręczności. Ciekawe co, w czym ona mi może pomóc. Taka tabliczka. Nie potrafię tego przeczytać. Weź mnie, nie denerwuj. Cieszę się. Jak głupi. Weź mi, pomóż człowieku. Przecież jestem w takich tarapatach. A ty jeszcze po prostu chcesz mi utrudnić tą robotę. Moment. Trzeba stąd uciec. Nie ma co. Ja nie będę się z trolem bił. To nie na moje nerwy. Dobra, w dupie mam tą resztę. Musimy się po prostu wrócić. Dobra, zapomnij o tym trollu, no. A może ten może tą eremitę trzeba zabić? Nie wiem, ja bym go zabił. Może on ma tę odpowiedź. No kurde, no, coś musi zadziałać. Ja teraz się przejdę do magów wody. Ja ich się popytam, bo kurde, dla mnie to jest szaleństwo. Myksi, kurde. No a właśnie, może Myksi coś będzie wiedział na ten temat. Gdzie on jest? Gdzie on jest, bo ja się muszę go zapytać. Ej, ty! Nefaris, weź spieprzaj. Gdzie ten Myksir? Kuźwa jego rąbana mać. Tam pewnie jest. Ja się go teraz zapytam. Dobra. Taki jesteś mądry, to teraz mi pomóż. Rozmawiałem z Quahodronem. Więc naprawdę to wprost niesamowite. Jeszcze bardziej podziwiam tych budowniczych. Kto wie, co mogliby osiągnąć? Aha, nie pomożesz mi? No dureń. Nie, no dureń mi nie pomoże. Dobra. Hej. Fajnie, fajnie. Jeśli zobaczymy. Dobrze. Niech cię... Dobra, zamknij się. Jakbyś mógł. Kurde, gdzie ja jeszcze mogę znaleźć tą tabliczkę? Spróbuję te bagna zasrane całe. Bo chyba jeszcze w bagnach nie byłem w świątyni. Czekaj, bagienka. Dobra. I teraz będziemy w tym miejscu szukać świątyni. I nie obchodzi mnie, na co ja trafię. Ja chcę znaleźć świątynię. Jeżeli tam nie byłem jeszcze... O kurde, to jest moja jedyna okazja, aby po prostu... teraz muszę założyć jeszcze ten pancerz bandytów. Jeszcze się skapną, że jestem magiem ognia i mnie tu zadupią. Dobra, ale przynajmniej założyłem. No kurde, gadałem chyba z 10 minut z tym bydlakiem. I kurde, żadna odpowiedź nie pasowała. No przecież wy to nawet widzieliście. Nic nie pasowało. No to co kurde? Może mam jeszcze jedną tabliczkę przeczytać? Co, może mam się alfabetu nauczyć? Nie, niedojebane to jest po prostu. Ja tak uważam. To jest moje własne zdanie na ten temat. To jest dla mnie skandal w ogóle.
No jeszcze śmielagować. Kurde, szukam odpowiedzi, szukam tajemnic. A wy tak się odwdzięczacie. No nie, teraz jeszcze będą spadki FPS-ów. Niech tylko zaczną się te spadki robić, to ja normalnie coś trzasnę za chwilę. Kurde, co tak... No tam nie pójdę, bo tam przecież... Tam jest pewne, że nie ma tej świątyni. No nie ma jej, no. Jest tylko złudzenie. Nie, dobra, ja tam nawet nie idę. No i patrzcie, są spadki. Czyli może mi za chwilę wydupić. Kurde, jak dzisiaj tego nie zrobię, to napiszcie mi najwyżej w komentarzu po prostu, co mam zrobić, gdzie jeszcze nie byłem, w której świątyni, bo już byłem w sumie w czterech, czy w trzech nawet, ja nie wiem, kurde. O kurde, jak laczy teraz. Trochę polaguje, trochę będzie bolało, ale no co poradzić. Dobra, idźże dalej i mnie po prostu nie drażni. Dobra. Zaraz będziemy szukać świątyni na bagnach. Jak coś znajdziemy, idziemy tam, penetrujemy wszystko, all penetration i kurde... Być może damy radę już z tym kłachodronem się dogadać. No bo kurde, ja chcę tylko dojść do świątyni, czy to takie trudne? Weź ty się przebiegnij, a w dupie mam tą krwiopijcę. A te trudnie tym bardziej. O Jezu, i teraz będziemy mieli trochę tragicznie. Oj, trochę będziemy mieli aż za bardzo. Oluj. To żeśmy se nagrabili. No, to teraz już jesteśmy skończeni. Dobra, w dupie. Dobra, kłachodron. Zajebisty jesteś. Ale teraz takie pytanie, kurde, czy mi, kurde, pomożesz? Teraz zadawaj pytania. Wojownicy. Co? Źle? Aha, strażnicy. Jeśli naprawdę jesteś cały, kto? Kasta. Kto? Kapłani. Kto jest? Uczeni. Kto ma? Uzdrowiciele. Kto ma godzić? Uzdrowiciele. Kto zamknął portal, by uchronić ludzi? O kurde, tutaj będzie błąd. Cholera. Czekaj. A jak dam jeszcze raz uzdrowiciele? Uzdrowiciel. Dobra, to jest błąd w takim razie. My to zrobimy tak szybko, że on się nawet nie zorientuje. To teraz kasta. Kasta. Źle, kurde. Jeszcze raz. Kat. Teraz kapłani. Kapu. I też źle. Kurde, już trzy razy źle. Kurde, moja cierpliwość się powolutku kończy. Do tego ducha. Strażnicy umarli. No ty kurwa. Uczeni. Dupa twoja stara. No nie, no jestem zły już. Jestem już tak zły, że powiem szczerze, że ja już nie wiem, co mam dalej robić. Tu ma jakąś tabliczkę.
Tu myślałem, że mnie poratują czymś, a tu gówno tak naprawdę jeszcze. Chodź tu, troliku. Czekaj. Pudło. Ło. Pudło. Fuck. Nie, ta gra mnie już po prostu powoli zaczyna drażnić pod tym względem. Ja tu się staram, a tu gówno tak naprawdę. Nie, jeszcze raz z tym trolem walczę, przecież to idzie ubić to dziadostwo. Tam jeszcze jeden troll. Nie, no to mnie trafił, no kurde. Teraz to mu się udało, na fuksie. Czekaj, nie, ja z tych fireboli go pocisnę. No to się wtedy zatka ten troll zasrany. Takiś kozak. Ciekawe, co ci tak obiło. No nie. Tej, tu jest jakaś skrzynia. Może coś w niej jest. Czekaj, może jak ją otworzymy. No kurde, no coś tu musi być w takim razie. Tylko ten troll pewnie się zaraz doczepi, nie? Dobra, jeszcze nie. Nie słyszał mnie. Nic tu nie ma. No kurde, nie dobijajcie mnie nawet. Nie dość, że nie mam wskazówek, to jeszcze się użeram z jakimiś trollami. Już bez przesady. Aha, fajnie. O kurde. O jest. To, że jest tragiczne. Aha. Fajnie, że to cały czas w trolla trafia. A, i teraz troll będzie walczył z harpią. No, naprawdę udanie. Gdzie jest, kurwa, fucking mać, piąta tabliczka? Pytam się. Pytam się, kurde, z ludzkiego rozsądku, gdzie jest ta piąta kamienna tabliczka, no. Jak jej nie znajdę, to ja kończę odcinek, no. Zaraz skończę odcinek po prostu. Dobra, przejdź tutaj. O, tu jest tylko posąg Beliara, w którym pewnie jeszcze, kurde, się okazuje, że są tam niepotrzebne rzeczy. Weź tu miecz. No dobra, będziemy ze szkieletami walczyć. No, który mnie na hita zabija. Wręcz. A czekaj, a jakby firebole tak zadziałały. Czekaj, czekaj. Firebole powinny zadziałać. Dobra. Wyrąbane. A nie chcę, mnie gonią. W dupie ich mam. Patrz, dalej mnie gonią. Dalej mnie gonią? Czy uspokoiły się? No ja bym tą eremitę ubił. Hej. I to nie ma co. Jeśli mam ci pokazać, ale nie oddam ci moich. Czekaj, a jak cię zabiję? A jak cię zabiję? Dajmy taki przykład, jak cię zabiję. No teraz to mnie... Dobra. A, on tu nic nie ma, no to niepotrzebnie. To było w ogóle niepotrzebne, to zabijanie jego. Okej, okay, dobrze. Zgadzam się w pełni. Może gdzieś jeszcze jest jedna świątynia, tylko my o tym w ogóle nie wiemy. Czekaj, ja się przebiegnę. Tą kuszę to ty se możesz schować.
No i kurde, się zablokowałem w krzaki. No nie, no jakie to jest niesprawiedliwe. No patrzcie, jak to mnie musi tak wkurzać. Taki jeden krzak. To wszystko przez ten durny texture pack. No nie ma co. Innego powodu ja nie widzę w tym. Dobra, uciekaj, uciekaj. Uciekaj, bo to nie ma sensu się z nimi użerać. Może tam będzie ta ostatnia świątynia, nie wiem. Tak przynajmniej przewiduję, że może być tam ta ostatnia świątynia i może wtedy będę mógł... Ej, co się stało? Ej, nie, no teraz to już mnie po prostu dobiliście całkowicie, nie, kurde. W imieniu Rage'a mojego i Kłacha Odrona kończę odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Ja już po prostu nie chcę się denerwować przy tej grze. Czyli dzisiaj mówiąc wprost, no prawie nic nie zrobiliśmy. Tak czy siak, starałem się, żeby to jakoś wyglądało, ale kurde, orkowie i nie tylko, no sprowokowało mnie do tego, że po prostu, kurczę, chcę to skończyć. A jestem ciekaw, dlaczego mi to pobierało życie. Okej, dobra. Wszystko fajnie. Dobra, tak naprawdę żartowałem, jeszcze nie kończymy, ale kurde, no... I tak już moje nerwy powoli się robią coraz większe. Ale dobra, jak teraz... O luj, tu jest czarny troll. O kurde. O jest. Dobra. Nie, to ja tam... Ja nawet do niego nie podchodzę. Zębacz, zębacza. Sprintuj, sprintuj! No czemu on nie sprintuje? Patrz, trzy zębacze, a on nie sprintuje jeszcze. Co za łeb. Dobra, co... No, tu jest ostatnia świątynia. Ała! No nie no, ten zdechł. Kurde, już byłem tam blisko. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. No kurde, jest tam szansa. Ostatnia świątynia. Chcę tam się tylko dostać, no. O nic więcej nie proszę. Dobra, teraz chyba zrobiłem największą głupotę. No, patrzcie, krwawię jeszcze. I znowu weszłem w te krzaki. No nie. Taki błąd robić. Spokojnie. Jeszcze mam cierpliwość. Na szczęście jeszcze mam trochę jej. Ale powoli mi się kończy, naprawdę. Dobra. Trafi we mnie. Dobra, trafił. I chuj mu w dupę. Dobra. Dobrze. Idzie po mnie? Nie, nie idzie. No teraz to powinienem wziąć taką regenerację, kurde. No jak zgi... Nie, dobra. Sami się prosiliście o to. Teraz to kurde wam dam taki wycisk, że to się skończy dla was. Odpalaj. Dobra, teraz tak. Fajnie. Mój błąd. Pudło, pudło, cały czas pudujesz, synek. Podejdziesz do mnie, ja wiem. No ten to już powinien spaść, czekaj. A ja mu rzucę parę fireboli na ryj. No ten to mnie na strzała mnie wziął praktycznie. Czekaj no. Czekaj, no ja tu już kurde kończę z wami taką zabawę. To już jest, no lekka już przesada. Nawet jak dla was, to już i tak jest przesada. A, se strzelił. Szybko, szybko, szybko. Nam się hapsy kończą.
Szybko, szybko, szybko. Dobra, jest. Dobra. Okej. Teraz mogę uciekać. No tego to ubiję sobie, tak. Ale przynajmniej, kurde, teraz te orki odpuściły mi. No chcę się tam dostać. Będę tak uparty, że się dostanę tam. Dobra. Idziesz. Idziesz tam na hardcora, na ryzykanta, ale idziesz tam.